Pociąg właśnie przejeżdżał przez jakąś stację. Spod dasza peronu buchnął w szyby na sekundę zgiełk świateł i zniknął. Mentone, objaśnił Leszczyc, ostatnia stacja Riwiery Francuskiej. Za parę minut miniemy granicę i wjedziemy na terytorium włoskie. Popatrzył na zegarek. 8:45. Rzecz szczególna, zdaje mi się, żeśmy znacznie spóźnieni. O tej godzinie powinniśmy już być co najmniej w Sanremo, jeśli już nie w Porto Maurizio. Rzeczywiście, tempo jazdy znacznie osłabło. Zauważyłem to już od godziny, obserwując widok za oknami. Parble! zaklął, zbliżając się ku nim z zegarkiem w ręce jakiś Francuz. Jeśli będziemy tak wlekli się w dalszym ciągu, nie ujrzymy wschodu słońca w Wenecji. Nie ujrzycie go, potwierdził spokojnie Rishi Virada, patrząc gdzieś daleko w przestrzeń. Wjeżdżamy na obszar przepięknej Riviera di Puente. Oto pierwsza większa stacja z tej strony. Oto Ventimiglia. Pociąg minął stację i pomknął dalej. Po chwili krajobraz uległ znacznej zmianie. Znać zboczono w głąb lądu, bo towarzysząca dotąd wiernie pociągowi tafla morza po prawej jego stronie teraz gdzieś znikła. Natomiast po stronie przeciwnej wydźwignęły się potężne skalne zbocza jakichś gór. Temperatura zewnątrz gwałtownie spadła, bo okna wozów pokryły się nagle szadzią mgły. Pociąg zwolnił biegu. Jakby znużony wściekłym tempem uwertury, teraz dyszał ciężko i leniwo wspinał się na podgórski teren. Nagle rozległ się przeciągły gwizd lokomotywy, zgrzyt gwałtownie hamowanych kół i pociąg stanął. Kilka głów wychyliło się z okien przedziałów, by zobaczyć przyczynę. Tam do licha! Stoimy! Nie, 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 jest jakiś sygnał, to gdzieś niedaleko od stacji. Lecz co to za stacja ta Diaska? Chyba San Remo. To niemożliwe, za wcześnie. Zresztą choćby i San Remo. Dlaczego stanął ten pociąg? Ma najbliższy postój dopiero w Genui. Cierpliwości. Poczekamy, zobaczymy. Leszczyc patrzył uważnie na sygnał. Świecił wyraźnie tam, w górze po prawej stronie torów, w kształcie dużej fioletowej latarni przypiętej do jednego z ramion semaforu. Szczególny sygnał, mruknął, odwracając się ku wnętrzu przedziału i spotykając oko w oko z rowellim. Widział go pan? A owszem, rzeczywiście po raz pierwszy spotykam się z tego rodzaju znakiem kolejowym, co za barwa. Dotąd słyszałem, że używa się do sygnalizacji koloru zielonego, czerwonego, niebieskiego lub zwykłego białego, lecz co ma oznaczać fioletowy, nie mam pojęcia. Panie konduktorze, zapytał ktoś przebiegającego mimo wozu funkcjonariusza, co znaczy ten sygnał? B a b licho go wie, odparł roztargniony kolejarz i pomknął ku przodowi pociągu. Ładna historia zrzędził Pemberton. Sama służba nie rozumie sygnałów. Obawiam się, czyśmy nie wpadli w jakąś kabałę, może by tak wysiąść i poinformować się tam na przodzie u maszynisty. Wysiadać. Wysiadać. Odezwało się kilkanaście głosów z zewnątrz. E, kto tam woła? Odpowiedział gwar tłumu pod oknami. Widocznie pasażerowie gromadnie opuszczali wagony. A więc e, wysiadajmy. W minucie wozy opustoszały zupełnie. Wszyscy pchani jedną myślą podążyli w stronę stacji. Na zboczach nasypu czerniły się przy fiołkowym świetle sygnału wydłużone sylwety mężczyzn, kobiet i dzieci. Przed chwilą gwarni jeszcze i podnieceni teraz szli cicho, jakoś i spokojnie, krokiem równym, nie spiesząc zbytnio. Leszczyc uczuł czyjąś dłoń na ramieniu. Odwrócił się i ujrzał poważną twarz Mahatmy. Przyjacielu z Lechistanu! Teraz trzymaj się mego boku. Profesora zdumiał trochę ton, lecz że uczony jogin był mu sympatyczny, więc ująwszy go po przyjacielsku pod ramie, odpowiedział z całą przyjemnością Mahatmo. Przechodząc mimo maszyny, chciał zasięgnąć języka, lecz już maszynisty nie było. Idąc za przykładem innych, zostawił pociąg na łasce opatrzności i poszedł ku stacji. Nie ma rady, musimy i my pójść w tę stronę. Lecz co to za stacja do Crocet? Wkrótce zaspokoisz swą niewczesną ciekawość, zapewnił Rishi Firada. Jakoś o kilkadziesiąt metrów za semaforem zarysowały się kontury budynku. Tam do diaska, zaklął Leszczyc, mijając ostatnie zwrotnice, tu wszystko utrzymane w jednym kolorze. Patrz, Mahatmo, ani jedna lampa nie oszklona zwykłym białym kloszem. Wszystkie sieją to upiorne, fiołkowe światło. – Stacja Błon Ritiro – zabrzmiał za ich plecami głos Rowellego. – Aha, istotnie – zdumiał się Leszczyc, odczytując napis na przyczole podsienia peronowego. – To niby tyle, co po polsku… – Ustroń! <laughs> – piękna nazwa, lecz skąd się wzięła na tym szlaku? – A ja jej sobie w żaden sposób przypomnieć nie mogę, chociaż jako urodzony genułęczyk znam te strony dokładnie – w moim rozkładzie jazdy też jej nie znalazłem. Zagadki, panowie, same zagadki. Podeszli do grupy konduktorów opieszale wałęsających się po peronie. Nie. Dlaczego nie jedziemy dalej? Co spowodowało przerwę w ruchu? Popatrzyli na pytających zdumieni, jakby nie rozumiejąc o co właściwie idzie. A po cóż jechać dalej? Zdobył się wreszcie na odpowiedź jeden rezolutniejszy. A bo nam tu źle? Spokój, cisza, jak w raju. Istny przytułek, jak Boga mego kocham, unosił się drugi. I dlategoście zapewne pogasili już wasze latarki, jedyne szkła w tym dziwnym miejscu, które jeszcze przepuszczały światło białe, a? Odpowiedzieli dobrodusznym uśmiechem. A już ci zapewne dlatego. Po co miały się kłócić z barwą, która tu panuje? Zresztą teraz one nam już niepotrzebne i tak nie pojedziemy dalej. Ludzie, krzyknął przyprowadzony już do pasji Leszczyc. Czyście powariowali? Co to wszystko znaczy? Rishi Wirada ujął go łagodnie pod ramię, odciągając na bok. Kochany profesorze, próżny twój gniew. Czyż nie widzisz, że prócz nas tu trzech nikt nie zdaje się być oburzonym na obecny stan rzeczy? Czy nie widzisz, że wszyscy wyglądają na zupełnie zadowolonych? Więc jakżeż dziwić się tym dobrym i prostym ludziom? Leszczyc mimo woli rozglądał się dookoła, wtem rozbłysły zewsząd jakby tysiące nowych świateł i obrzuciły fiołkową powodzią dotąd w półmroku ukrytą okolicę. Uczony i poeta mimo woli wydali okrzyk zachwytu, bo też cudnie groźny przedstawił im się widok. Przestrzeń kolejowa, na której odpoczywał, Infernal, była wąskim parowem, wciśniętym pomiędzy dwie pierzeje prostopadłych, niemal dziko nawisłych skalnych ścian strzelających w niebo na jakieś 3000 metrów. Do stóp jednego z tych olbrzymów przywarł dworzec Błą bon Ritiro. przywarł poddańczo i jakby z cichą rezygnacją zdjętego śmiertelną trwogą dziecka. Od to prostopadłych ścian uderzył nagle ów dziwny fioletowy blask, który przepoił sobą wszystko. Skały u stroni fosforyzowały. Przy tym upiornie pięknym świetle ujrzał leszczyc twarze towarzyszy podróży. Były dziwnie spokojne i senne. Niedawno jeszcze tak natarczywie dopytujący się o przyczynę zatrzymania pociągu, pełni życia i zainteresowani ludzie, teraz, jakby zobojętnieli na wszystko. W ruchach powolni, ospali, snuli się pojedynczo lub grupami po to, że przed stacją przechadzali znużonym krokiem po peronie lub wyczerpani, bezsilni opadali na ławki. Kobiety z dziećmi schroniły się do poczekalni i zdawały się gotować na nocny spoczynek. Nikt nie myślał o dalszej podróży. Jakby wskutek tajemniczego porozumienia nie rozmawiano ze sobą prawie zupełnie. Pasażerowie, milcząc, Wymijali się wzajemnie, jakby unikali spojrzenia sobie w oczy. Gdzie funkcjonariusz tej dziwnej stacji? Przerwał milczenie Rowelli. Chodźmy do naczelnika, może on nam coś wyjaśni, tu wszyscy błąkają się jak cienie. A chodźmy, ożywił się leszczyc, otrząsając się ze szczególnej zadumy, która go opanowała. Próżny trud usiłował wstrzymać ich ryszywi. Nawinął się im znajomy konduktor z Enfernalu. Panie, zaczepił go niecierpliwie Leszczyc, gdzie naczelnik tej stacji? Tu nie ma żadnego naczelnika, więc kto utrzymuje stację w porządku? Kto powywieszał sygnały? Kto pozapalał te przeklęte, fioletowe światła? Konduktor wzruszył ramionami. Akurat tyle wiem, co i pan. Dobranoc, panu, idę spać. I ziewnąwszy szeroko, położył się na jednej z ławek. Towarzysze jego już go w tym uprzedzili. Cały personel Leon Fernalu położył się już przed chwilą pokotem na podłodze peronowej werandy i podwinąwszy szynele pod głowy, zasnął spokojnie jak po ukończeniu tury. Mam wrażenie, zauważył Rowelli, zawracając z towarzyszem w stronę, gdzie spodziewali się zastać Mahatmę, że atmosfera stacji działa jak silny narkotyk. Zdaje się, to przeklęte fiołkowe światło, patrz pan, ono ma istotnie zdumiewające właściwości. Przenika ciało na wskroś, przechodzi przez tkanki jak promienie rentgena. Rzeczywiście, fenomenalny objaw. Kilku wałęsających się jeszcze po przestrzeni osobników prześwietla na wylot. Dostrzegam stąd wyraźnie zarysy ich szkieletów. Lecz i ci mają już dość przechadzki i ustępują z pola. Patrz pan, zawołał półgłosem Leszczyc. Czy to nie ser Pemberton? A, ależ tak to on! Lecz w jakimże opłakanym stanie ledwie trzyma się na nogach. Ten drugi obok nie tęższy, to prawdopodobnie dziennikarz Berheven. Wkrótce Cała stacja wyglądała jak jedna wielka sypialnia. Ludzie spali gdzie kto mógł, na krzesłach, na ławkach, na podłodze. Kilku zmorzył sen w postawie stojącej wspartych obalaski. Kilku leżało na przestrzeni między torami, na szynach, na zboczach na wierzchni. A na to obozowisko ludzi pogrążonych w jakiejś potwornej zbiorowej narkozie zlewały z góry milczące turnie i krzesanice, światło łagodne, kojące, ciemnofiołkowe. Nie wiadomo skąd nagle przypomniały się Leszczycowi słowa złowieszczej modlitwy pierwszej osoby prologu Skordiana Słowackiego. Boże, ześli na lud Twój wyniszczony bojem sen cichy, sen przespany z pociech jasnych zdrojem, niechaj widmo rozpaczy we śniego nie dręczy, rozwieś nad nim kotarę, z rąbka niebios tęczy, niech się we łzach nie budzi przed dniem zmartwychwstania. — Zgubne światło! — wyszeptał Rowelli, chwytając mocno za rękę Leszczyca. — Chodź pan stąd. Mnie tu coś mrozem ścina. — No, chodź już pan. — Ale dokąd mam iść? — Drogi, przecież nie znamy okolicy, Te oglądam po raz pierwszy w życiu. — Ja również. Lecz liczę na mahatmę. On ma instynkt człowieka pierwotnego. Prócz nas dwóch, on trzeci, który tutaj czuwa. — Patrz pan, daje nam znaki. Jakoż Hindus czekał na nich... Od chwili już z niecierpliwością. Postać jego szlachetna, wysmukła, wyglądała teraz jakby wyższa jeszcze, jakby nadludzko wyniosła. Gdy go nareszcie dogonili w drodze, rzekł, nie przestając iść w obranym kierunku: Nie mamy ani chwili do stracenia. Muszę was czym prędzej wyprowadzić poza obręb działania światła. Więc szli dalej w milczeniu na wschód od zagadkowej stacji jakąś ciasną skalną gardzielą. W pewnym miejscu nagle tor skończył się i przeszedł w wąską śródgórską ścieżynę. Teraz możecie na chwilę obrócić się, przemówił pierwszy Rishi opierając się o wystający upłaz. Towarzysze skwapliwie skorzystali z pozwolenia. Wtedy w dalekiej perspektywie ujrzeli po raz ostatni stację błą Retiro, a hen głębiej jeszcze poza nią czerniejący kontur Eufernalu. Wtem z fosforyzujących granitów zaczęły wywiązywać się gęste fioletowe mgły i w potężnych kłębach staczać na dworzec i przestrzeń Wykwitały znajeżonych iglicami wirchów, z wysłanych piargami źlebów, rozpadlin, przełęczy i poskręcane w potworne tuleje spadały lawiną w dół. Wkrótce pokryły sobą wszystko. We fioletowym wężowisku chmur zniknęła bezpowrotnie stacja, zmartwiały pociąg i śpiący podróżnicy. — Koniec już — rzekł półgłosem Hindus. — A nam... Czas w drogę. Za trzy godziny ujrzymy brzask. I nic już nie mówiąc do siebie, ruszyli dalej na wschód. Dzienniki europejskie z dnia 30 sierpnia i następnych roku 2345 przyniosły sensacyjną wiadomość o tajemniczym zniknięciu pociągu Enfernal Mediterrane numer 2, który opuścił Barcelonę dnia 23 sierpnia o godzinie 6:10 wieczorem. Ostatnią stacją, która jeszcze sygnalizowała jego przejazd o godzinie 9:15 w nocy, była włoska Ventimiglia. Jakie były dalsze losy pociągu i jego pasażerów? Nie wiadomo. W każdym razie w Sanremo ani tej nocy, ani następnych już go nie widziano. Lecz katastrofa była wykluczona. Na linii nigdzie nie znaleziono najlżejszej poszlaki, która by usprawiedliwiała podobny domysł. Wszelkie poszukiwania i dochodzenia spełzły na niczym. Enfernal zniknął bez śladu w sposób niewytłumaczony gdzieś na przestrzeni między Ventimiglia a Sanremo.